Dba o swój wizerunek w sercach ludzi. Gotów jest zapłacić cenę za wszystko, co stawia go w dobrym świetle. Nie dba o pracę, za którą on sam nie zbiera laurów. To wpływa na jego pracę. Czuje skruchę i reflektuje się dzięki słowom Boga. Czego dowie się o samym sobie i jak się odmieni? Coraz więcej ludzi zapoznaje się z dziełem Boga w dniach ostatecznych. Potrzeba więcej osób głoszących i podlewających. Najważniejsze jest szkolenie neofitów o dobrym charakterze, by pełnili obowiązki. Nowi nie mają bariery językowej lokalnie, więc lepiej, żeby to oni głosili i podlewali. Znalazłem kilku nadających się i zacząłem ich szkolić. Mhm. Mhm. Okazało się, że szkolenie nowych jest trudniejsze, niż myślałem. Byli jak dzieci, zupełnie o niczym nie mieli pojęcia, trzeba było prowadzić ich za rękę. Musiałem omawiać z nimi treści na zgromadzenia, uczyłem ich, jak je prowadzić. Musiałem czuwać także, gdy już je prowadzili. Jeśli mówili za szybko, upominałem ich, żeby zwolnili. Bo trudno ich zrozumieć. Gdy mówili za wolno, mówiłem im, że jest mało czasu. Gdy ci neofici mieli problemy, musiałem obserwować ich stan i rozmawiać z nimi na temat doświadczania trudności, by nie wpłynęło to na ich stan i by pełnili obowiązki. Poza tym uczyłem ich, jak rozwiązywać problemy i pokonywać trudności. By wierni, których podlewali, mogli się gromadzić i zbudować fundament prawdziwej drogi. Tak. tak. Gdy neofici zaczynają pełnić obowiązki, trzeba ich prowadzić. Trzeba miłości i cierpliwości, by dobrze to robić. Tak. Po pewnym czasie poczułem, że szkolenie jest wyczerpujące. Byłem liderem grupy, więc odpowiadałem za pracę grupy i podlewanie ludzi. Te zadania wymagały dużo czasu i wysiłku, a ja większość czasu i energii poświęcałem szkoleniu nowych. Czas mijał, i niektórzy z tych, których podlewałem, nie przychodzili na zgromadzenia, więc musiałem ich znaleźć i wesprzeć. To mnie rozstroiło. Narzekałem, że szkolenie nowych zabiera za dużo czasu. Po miesiącu byłem najgorszy z grupy. To było upokarzające. Raz na zgromadzeniu przywódca powiedział przy wszystkich, że nie podlewam skutecznie, a ja poczułem, że chcę zapaść się pod ziemię. Jeśli nie podlewałem efektywnie jako lider grupy, to co sobie o mnie pomyślą nie mogłem się z tym pogodzić byłem nieszczęśliwy zaczęło mnie męczyć kształcenie nowych gdybym całą energię poświęcił na podlewanie braci i sióstr to na pewno nie byłbym najgorszy w grupie rezultaty szkolenia nie były widoczne a przywódcy i inni nie widzieli jaką cenę płacę Czułem się stłamszony, straciłem motywację, by szkolić. Czułem wręcz, że jest to ciężar. Wtedy kilku nowych mogło już podlewać. Hmm. Jeśli zaczęliby podlewać tych, którzy dopiero przyjęli dzieło Boga, to musiałbym mieć oko na ich pracę i pomagać w razie potrzeby. Miałbym więcej pracy. I to nie mnie przypadłoby uznanie za wyniki. Kalkulowałem więc: Nie mogą sami podlewać. Będą ze mną podlewać tych, za których odpowiadam. Dzięki temu poprawię wyniki swojej pracy i zrobię lepsze wrażenie. To niewłaściwe. Jeśli ze względu na siebie nie kształcisz nowych, to wstrzymujesz podlewanie racja. Jeśli mogli samodzielnie podlewać osoby, które przyjęły dzieło Boga, to korzystne dla pracy kościoła. Tak. Właśnie. Myślałem tylko o swojej reputacji. Nie rozumiałem, że to było złe. Aż pewnego dnia przeczytałem słowa Boga, które pozwoliły mi poznać swój stan. Mm -hmm. Jaka miara określa, czy ludzkie czyny są dobre czy złe? Zależy to od tego, czy w myślach, słowach i działaniach człowiek daje świadectwo praktykowania i urzeczywistniania prawdy. Jeśli nie masz tej rzeczywistości, nie urzeczywistniasz tego, to bez wątpienia jesteś złoczyńcą. Jak Bóg postrzega złoczyńców? Twoje myśli i uczynki. Nie świadczą o Bogu, nie zawstydzają szatana, ani też nie triumfują nad nim, lecz hańbią Boga. Wiele tam rzeczy, które przynoszą Bogu wstyd, nie świadczysz o Bogu, nie poświęcasz się dla Niego, nie wypełniasz swojej powinności wobec Boga, działasz dla siebie. Co oznacza dla siebie? To działanie na rzecz szatana. Dlatego na koniec Bóg powie, odstąpcie ode mnie czyniący nieprawość. W oczach Boga nie czyniłeś dobra, lecz zło. To nie zyska aprobaty Boga, będzie potępione. Co chce zyskać osoba z taką wiarą? Czy taka wiara nie poszłaby na marne? Dla wszystkich, pełniących obowiązek, jakkolwiek głęboko pojmują prawdę, Najprościej wejść w rzeczywistość prawdy, skupiając się na interesie Domu Bożego, porzuciwszy samolubne pragnienia, własne intencje, motywacje, dumę i status. Myśl najpierw o korzyściach Domu Bożego, zrób przynajmniej tyle. Amen. 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 Bóg nie ocenia ludzi w oparciu o to, jak bardzo cierpią i jaką cenę płacą, jak efektywnie pracują. Bóg patrzy na to, czy ludzie praktykują prawdę, czy ich punktem wyjścia jest ochrona interesów Kościoła, i czy próbują nieść świadectwo o Bogu. Jeśli pełniąc obowiązki, chcesz się wyróżnić i dobrze wypaść, to Bóg tego nie pochwali, ale potępi cię jako złoczyńcę. Racja. Wiedziałem, że kształcenie neofitów to ważne zadanie mogło pomóc radzić sobie z niedoborem podlewających, dawało nowym szansę na pełnienie obowiązków, zaopatrywało ich w prawdę i uczyło doświadczać dzieła Bożego. Wtedy szybciej wzrastali. Tak. Ale ja nie dbałem o wolę Boga, nieodpowiedzialnie traktowałem nowych, myślałem o swojej pracy, swoim wizerunku i statusie, nie chciałem płacić ceny, by ich szkolić. Byłem podły, nie pełniłem obowiązku, zajmowała mnie pogoń za statusem, czyniłem zło. Tak. Potem przeczytałem inny fragment. Mhm. Antychryści starannie rozważają, jak powinni traktować zasady prawdy, Boże zadanie i dzieło domu Bożego, jak zająć się sprawami. Nie zastanawiają się, jak pełnić wolę Bożą. Jak nie szkodzić domowi Bożemu? Jak zadowolić Boga? Jak przynieść korzyści wiernym? Nigdy o tym nie myślą. A o czym myślą? O tym, czy coś wpłynie na ich własny status, czy ich prestiż spadnie. Gdy działanie według zasad przynosi korzyści kościołowi oraz braciom i siostrom, ale reputacja antychrystów miałaby ucierpieć. A ludzie ujrzeliby ich prawdziwą postawę, naturę i istotę, nie będą działać zgodnie z zasadami. Jeśli wykonanie praktycznej pracy sprawi, że ludzie będą ich podziwiać i cenić, ich słowa będą miały moc i ludzie im się podporządkują, wówczas to zrobią. Poza tym nie zadbają o interesy domu Bożego, czy braci i sióstr. Nie porzucą własnych interesów. Taka jest natura Antychrystów. Jest samolubna i zła. Amen. 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 Antychryści są samolubni i podli. Przedkładają interesy nad wszystko. Nie dbają o pracę Kościoła ani o wejście innych w życie. Myślą o sobie. Pojąłem, że postępowałem jak Antychryst. Wiedziałem, że szkolenie nowych było ważne, ale gdy zauważyłem, że trzeba na to poświęcić czas, myślałem już tylko o własnych interesach. Miałem poczucie, że to szkolenie jest zbyt czasochłonne i opóźnia inne zadania. To niszczyło mój wizerunek. Czułem, że to niesprawiedliwe. Za tę sytuację winiłem szkolenie neofitów. Kazałem im nawet mi pomagać, by poprawić swoje wyniki i lepiej wypaść. Przez objawienie w Słowie Bożym dostrzegłem, że jestem samolubny. Kształciłem neofitów nie po to, by wspierać pracę kościoła, lecz by utrzymać pozycję. Sprzeciwiałem się Bogu. Tak. tak. Wcześniej myślałam, że ochrona własnych interesów jest czymś samolubnym. Teraz widzę, że to usposobienie antychrysta. Hmm. Tak, właśnie. Dopiero słowa Boga mi to uświadomiły. Modliłem się, by okazać skruchę. Powiedziałem, że chcę przyłożyć się do szkolenia. Hmm. Hmm. Poleciłem później kilku neofitom, by podlewali sami. Ucieszyli się, byli wdzięczni Bogu. Powiedzieli, że spodziewają się wielu trudności, lecz będą w obowiązkach polegać na Bogu i wierzą, że Bóg pomoże im pokonać przeszkody. Racja. Ich pozytywna postawa wobec obowiązków zmotywowała mnie. Chciałem przekazać im jeszcze więcej. Chciałem pomóc im w lepszym podlewaniu. Mm -hmm. Spisałem i omówiłem kilka pomysłów na podlewanie, by pokazać, jak lepiej podlewać neofitów. Po zgromadzeniach podsumowywałem i omawiałem problemy, które zauważyłem. Czasami, gdy natrafiali na trudności w podlewaniu, pomagałem im rozwiązać problemy. Nie opierałem się szkoleniu nowych wiernych, jak wcześniej. Nie uważałem już, że to kłopot. Za to czułem, że to moja odpowiedzialność. Z dobrą postawą pracujemy praktycznie. Mm. Ale wśród tych neofitów była siostra Anna, która rzadko niosła brzemię. Czasem obiecywała czymś się zająć, ale nie płaciła ceny. Po dwóch tygodniach neofici, których podlewała, wciąż nie rozumieli podstawowych prawd. Jak wcielenie Boga i trzy etapy dzieła, a niektórzy nie przychodzili. Ponaglałem Annę, by ich wspierała, ale czasem nie było z nią kontaktu. Więc sam musiałem się tym zajmować. Miałem jej powyżej uszu. Nie pracowała i przeszkadzała mi. Musiałem za nią rozwiązywać problemy, a byłem bardzo zajęty. Wykonywałem obowiązki dwóch osób podwójny kłopot i wysiłek. Lepiej byłoby jej nie szkolić, znaleźć kogoś odpowiedniejszego mniej bym się denerwował. Rozważałem przerwanie szkolenia siostry Anny i przypomniał mi się fragment słów Boga. Bóg Wszechmogący mówi: Gdy pojawia się w tobie egoizm i oportunizm, i zdajesz sobie z tego sprawę, powinieneś się pomodlić do Boga i poszukać prawdy, by zająć się tym problemem. Przede wszystkim powinieneś być świadomy, że zasadniczo takie postępowanie stanowi naruszenie zasad prawdy, jest szkodliwe dla dzieła Kościoła, jest zachowaniem samolubnym i godnym pogardy, i nie jest czymś, co powinni robić normalni ludzie. Powinieneś odłożyć na bok własne interesy i egoizm i pomyśleć o dziele Kościoła. Tego pragnie Bóg. Po zastanowieniu się nad sobą w modlitwie, jeśli naprawdę sobie uświadomisz, że takie działanie jest samolubne i godne pogardy, odsunięcie od siebie własnego egoizmu będzie łatwe. Gdy odsuniesz od siebie swój egoizm i oportunizm, poczujesz się pewny, spokojny i radosny. Poczujesz, że twoje zachowanie powinno się cechować sumieniem i rozsądkiem, że powinieneś myśleć o dziele Kościoła, a nie skupiać się obsesyjnie na własnych interesach, co jest bardzo egoistyczne. Godne pogardy. I pozbawione sumienia i rozsądku. Działanie bezinteresowne, myślenie o dziele Kościoła i robienie tylko tego, co zadowala Boga, jest słuszne oraz godne i przyda wartości Twojemu istnieniu. Żyjąc w ten sposób na Ziemi, jesteś otwarty i uczciwy, urzeczywistniasz zwykłe człowieczeństwo i prawdziwy obraz człowieka. I nie tylko masz czyste sumienie, lecz również wart jesteś wszystkiego, czym obdarza cię Bóg. Im dłużej będziesz żył w ten sposób, tym bardziej będziesz czuł pewność, spokój i radość. I tym lżej będzie ci na sercu. Czyż nie będzie to oznaczało, że wkroczyłeś na prawidłową ścieżkę wiary w Boga? Amen. Amen. Słowo Boże wskazywało jasną ścieżkę. Musimy odsunąć na bok własne interesy, by chronić Kościół i postępować zgodnie z sumieniem. Siostra Anna dopiero co przyjęła dzieło Boga, nie brała brzemienia i nie pojmowała prawdy, więc powinienem jej pomóc, by zrozumiała znaczenie swych obowiązków. To mój obowiązek. Tak. Ale gdy zauważyłem jej braki, stała się dla mnie kłopotem i chciałem przerwać jej szkolenie. Nie miałem człowieczeństwa. Omówiłem z Anną odpowiednie fragmenty słów Boga. Poruszyło mnie, gdy potem napisała o tym, co zrozumiała. Napisała, kiedyś pełniłam obowiązki bez poczucia odpowiedzialności. Tych, którzy niedawno przyjęli nowe dzieło Boga, muszę widzieć jako przyjaciół, głosić im słowo Boże jasno i życzliwie, by pokazać, że tylko dzieło Boga w dniach ostatecznych zbawia. Muszę postawić się na ich miejscu, pojąć ich trudności, być odpowiedzialna i kochać obowiązki. Bogu dzięki. Bogu dzięki. Anna zaczęła przyjmować większe brzemię. Któregoś razu po północy spytałem ją: Dlaczego jeszcze nie śpi? Odparła, że sprawdza, kto nie zjawił się na zgromadzeniu, żeby z nimi porozmawiać. Powiedziała mi też o sytuacji innych. Kaszlała i mówiła przez nos, więc zapytałem: Czy jest przeziębiona? Powiedziała, że ona i jej rodzina mają koronawirusa i wciąż się leczą. Choć odczuwała dolegliwości, wypełniała obowiązki i polegała na Bogu w chorobie. Bogu dzięki. Powiedziała przez łzy, że bez słów Boga Wszechmogącego załamałaby się. Gdyby nie jej obowiązki, mogła umrzeć w męce, ale Bóg ją chronił. Zapłakałem, gdy usłyszałem jej słowa. Bardzo mnie to poruszyło. Pojąłem, że szkolenie neofitów jest bardzo ważne. Choć Anna była bardzo chora, nie poddała się. Z większą pewnością polegała na Bogu. Wiedziałem, że to efekt bożych słów. Tak. tak. Po tygodniu była już zdrowa. O. Bogu dzięki. Gdy poświęcimy się Bogu, on nas ochroni. Zgadza się. Byłem wdzięczny Bogu, słysząc to. Było mi wstyd za moje samolubstwo i podłość. Przez to, że dbałem o siebie, prawie pozbawiłem siostry Anny obowiązków. Później Kościół polecił mi wyszkolić dwóch neofitów. Z początku pomagałem im, ale dostrzegłem, że nie poprawiły się wyniki mojej pracy. Szkolenie tych dwóch nowych wymagało dużych nakładów pracy, dużo czasu i sporych wysiłków. Mimowolnie zacząłem myśleć: Wyszkoliłem już kilku neofitów. Muszę podlewać wiernych, za których odpowiadam. Inaczej nie będę wydajny. Co o mnie pomyślą? Dlatego powierzyłem innym szkolenie tych nowych. Nieoczekiwanie, niecałe trzy dni później, przestali móc wypełniać swoje obowiązki. Zasmuciło mnie też to, że siostra Jenny, którą szkoliłem i mogłaby podlewać sama, opuściła grupę i mnie zablokowała. Zablokowała? Jak to? Właśnie. Dowiedziałem się, że opuściła grupę przez trudności w domu. Chciała pójść. Z synem do lekarza. W tym czasie była bardzo słaba, ale nie rozumiałem tego i nie pomogłem. Nawet gdy chciała ze mną porozmawiać, wymawiałem się na tłokiem pracy. Przez to nie uporała się z trudnościami i wycofała się. W obliczu tych wydarzeń miałem pustkę w głowie. I ból w sercu. Próbowałem się uspokoić, modliłem się, by Bóg pomógł mi pojąć, jaka jest Jego wola. Potem przywódca przysłał mi fragment Słowa Bożego. Bóg Wszechmogący mówi: Jeśli ktoś mówi, że kocha prawdę i dąży do prawdy, ale w istocie celem, do którego dąży jest wyróżnienie się, popisywanie się, zdobycie uznania innych i realizacja własnych interesów, a swój obowiązek wykonuje nie po to, by okazać posłuszeństwo Bogu, ani by go zadowolić, lecz by zdobyć prestiż i status, to dążenia takiego człowieka są nieprawe. A skoro tak. To czy w dziele kościoła ich działania są przeszkodą, czy też pomagają posuwać je naprzód? Są oczywiście przeszkodą. Nie posuwają go do przodu. Niektórzy wymachują sztandarem czynienia dzieła kościoła, a jednocześnie dążą do zdobycia osobistego prestiżu i statusu. Działają na własną rękę. Tworzą własną grupkę. Własne małe królestwo. Czy taka osoba wykonuje swój obowiązek? Wszystko, co robią, zasadniczo przerywa, zakłóca i osłabia dzieło Kościoła. Jakie są konsekwencje ich pogoni za statusem i prestiżem? Po pierwsze, ma to wpływ na sposób, w jaki wybrańcy Boży jedzą i piją słowo Boga. I jak rozumieją prawdę, utrudnia ich wejście w życie, powstrzymuje ich przed wkroczeniem na właściwą drogę wiary w Boga, i prowadzi na niewłaściwą ścieżkę, tym samym krzywdząc ich i niszcząc. A jaki jest w końcowym rozrachunku wpływ owej pogoni na dzieło Kościoła? Jest to demontaż. Przerwanie i upośledzenie działania. Takie są konsekwencje spowodowane przez ludzkie dążenie do sławy i statusu. Kiedy przywódcy wykonują swoje obowiązki w ten sposób, czy nie można tego zdefiniować jako kroczenia ścieżką antychrysta? Gdy Bóg prosi, by ludzie odrzucili status i prestiż, nie znaczy to, że pozbawia ich prawa wyboru. Chodzi raczej o to, że dążąc do prestiżu i statusu, zaburzają i zakłócają dzieło kościoła oraz wejście w życie wybrańców Bożych i mogą nawet wpływać na jedzenie i picie słów Boga oraz rozumienie prawdy przez innych, a tym samym na osiągnięcie przez nich Bożego zbawienia. To bezsporny fakt. Kiedy ludzie gonią za własnym prestiżem i statusem, jest pewne, że nie będą dążyć do prawdy ani wiernie wypełniać obowiązku. Będą działać i mówić tylko dla dobra własnego prestiżu oraz statusu, i cała wykonywana przez nich praca, bez najmniejszego wyjątku, będzie służyć tym celom. Takie zachowanie i postępowanie. Bez cienia wątpliwości oznacza kroczenie ścieżką antychrystów. Jest to zaburzenie i zakłócenie dzieła Boga, a rozmaite konsekwencje takiego działania hamują szerzenie Ewangelii Królestwa oraz swobodny przepływ woli Bożej w Kościele. Można więc stwierdzić z zupełną pewnością, że ścieżka przemierzana przez tych, którzy dążą do prestiżu i statusu jest ścieżką oporu wobec Boga. Jest to świadomy opór przeciwko niemu, sprzeciwianie się mu. Jest to współpraca z szatanem w opieraniu się Bogu i przeciwstawianiu się mu. Taka jest natura ludzkiej pogoni za statusem i prestiżem. Problem z ludźmi realizującymi własne interesy polega na tym, że cele do których dążą są celami szatana. Są niegodziwe i nieprawe. Amen. Amen. Słowa Boga ukazują naturę i konsekwencje gonitwy za statusem. Racja. Racja. Kiedyś myślałem, że wszyscy ludzie pragną statusu. Nie sądziłem, że to poważne. Teraz widzę, że ten, kto goni za statusem, sprzeciwia się Bogu. Racja. Gdy dążymy do statusu, nasze pobudki są wrogie Bogu i pochodzą od szatana. A to, co robimy, zakłóca pracę kościoła to jest złe. Tak, tak. Raz po raz używałem sztuczek podczas szkolenia neofitów. Gdy coś wymagało czasu i wysiłku, wybierałem to, co mnie wyróżniało a neofitów mogłem równie dobrze powierzyć innym osobom. Wiedziałem, że to niekorzystne. Po przeniesieniu nowych, inny szkolący musiał od nowa ich poznawać, a neofici mogli nie umieć się dostosować do nowego trenera, ale ja nie myślałem o ich sytuacji ani o tym, co czuli. Dla statusu, by zyskać czas na poprawę wydajności pracy, Bezwzględnie odsuwałem od siebie nowych. Byłem nieczuły. Zwłaszcza w przypadku Jenny, która miała kłopoty, była słaba i prosiła mnie o pomoc, a ja o nią nie dbałem. Moje zachowanie ją złamało. Im więcej o tym myślałem, tym bardziej się nienawidziłem. Poprzez fakty zobaczyłem, że najważniejsze były dla mnie interesy i status. Opóźniałem szkolenia nowych i sprawiłem, że neofitka straciła szansę na zbawienie. Czyniłem zło, to było wykroczenie. Czułem się winny. Przez kilka dni dzwoniłem i pisałem do tej neofitki. Naprawdę chciałem ją odnaleźć i przeprosić. Ale krzywdy nie dało się cofnąć. Czułem skruchę i widziałem podłość moich dążeń. A, tak. Aby wyzbyć się zepsutego usposobienia, znalazłem właściwe słowa Boga. Słowa Boże. Choć większość ludzi mówi, że chętnie dąży do prawdy, to gdy trzeba wcielić ją w życie lub zapłacić za nią, niektórzy rezygnują. To w istocie jest zdrada. Im bardziej doniosła chwila, tym bardziej musisz odrzucić cielesność, próżność i dumę. Inaczej nie możesz zyskać prawdy. Czyli nie jesteś posłuszny Bogu. Im bardziej doniosła chwila, tym bardziej ludzie muszą ulec, porzucić interesy, próżność i dumę, dobrze wykonywać obowiązki. Tylko wtedy Bóg ich zapamięta. To są dobre uczynki. Niezależnie od obowiązków i zadań. Ważniejsza jest ich próżność czy chwała Boża? Co więc ludzie powinni wybrać? Chwałę Bożą. Co jest ważniejsze Twoje powinności czy interesy? Obowiązki są najważniejsze to Twoja powinność. Praktykując zgodnie z zasadami, przyniesiesz pozytywne skutki i będziesz niósł świadectwo o Bogu. Tak zawstydzisz szatana i zaświadczysz o Bogu. Stosowanie różnych metod, by świadczyć o Bogu i pokazać determinację wyrzeczenia się i odrzucenia szatana tym jest zawstydzenie szatana i świadczenie o Bogu to pozytywne i zgodne z wolą Boga. Kiedy ktoś dąży do prawdy, potrafi zważać na wolę Bożą i na Boże brzemię. Pełniąc obowiązek, podtrzymuje dzieło Kościoła, świadczy o Bogu, wywyższa go, przynosi korzyści braciom i siostrom, zaopatruje ich. A Bóg zyskuje chwałę i świadectwo, co zawstydza szatana. W wyniku jego dążeń Bóg pozyskuje istotę zdolną do bojaźni Bożej, wystrzegania się zła i zdolną wielbić Boga. W wyniku takich dążeń Przeprowadzona zostaje wola Boża, dzieło Boże może się rozwijać. W oczach Boga takie dążenie jest prawe, pozytywne. To przynosi ogromne korzyści wybrańcom Boga, jest korzystne dla pracy Kościoła, posuwa sprawy naprzód i zyskuje pochwałę Boga. Amen. Amen. Słowa Boga poruszyły moje serce. Nie powinienem gonić za prestiżem, tylko pełnić obowiązki. Im ważniejsza chwila, tym bardziej muszę zapominać o sobie i pełnić obowiązki. To jest dobre. Tak. Głoszona jest Ewangelia i Bóg ma nadzieję, że więcej ludzi będzie ją szerzyć, by ci, co żyją w mroku, usłyszeli głos Boga, stanęli przed Bogiem, przyjęli zbawienie. Bóg liczy, że Neofici podejmą obowiązki głoszenia Ewangelii. Tak. Dlatego szkolenie Neofitów było kluczowe. Nie mogłem już żyć samolubnie. Musiałem porzucić błędne dążenia. Musiałem żyć przed Bogiem, ze szczerym sercem. Nieważne, co przywódcy i inni o mnie myśleli. Chciałem tylko przyziemnie szkolić neofitów i pracować. Bogu dzięki. Bogu dzięki. Później otworzyłem się w rozmowie z innymi. Przeanalizowałem zepsucie i błędne dążenia, jakie przejawiałem. Postanowiłem aktywnie szkolić neofitów. Wśród nich był brat, który tak był zajęty codzienną pracą, że nie mógł prowadzić każdego zgromadzenia. Wiedziałem, że będzie wymagał więcej czasu i energii, ale nie wzbraniałem się już. Tym razem miałem więcej cierpliwości wobec nowych, których szkoliłem. Niezależnie od problemów, starałem się pomóc. Mhm. Pod koniec miesiąca mieli lepsze wyniki w podlewaniu niż ja. Byłem szczęśliwy. Widząc to, czułem się bezpieczny i spokojny. Pojąłem, że Bóg chce nie tylko tego, co zdołam osiągnąć. On ma nadzieję, że będę szanował jego wolę, że nie będę knuł dla własnych korzyści, Tak. że będę szkolił nowych, by pełnili obowiązki. Choć wyniki mojego podlewania były gorsze od innych w grupie. Nie byłem już tak nieszczęśliwy, moja żądza statusu osłabła. Niosłem większe brzemię w szkoleniu nowych. Wiedziałem, że to efekt Bożego dzieła we mnie. Hmm. Właśnie. Bogu dzięki. Bogu dzięki.